Ozzy Osbourne, Crazy Train. Zarąbisty motyw po prostu. Intro. No i właściwie tyle. Wszystko się opiera na dwóch najgrubszych strunach. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Zagram to wolno. To jest tylko tyle. On jest grany w kółko, ten motyw. Zagram go jedno powtórzenie. O, ten motyw jest grany w kółko i w kółko. Zaczynamy od najgrubszej strony na struny na progu drugim. I czwarty próg, piąty na strunie piątej. I tak jak mówiłem wcześniej, znaczy w innych filmach też, to jest nuta napędowa, która powoduje ciągłość tego riffu, czyli dwa razy na drugim progu na najgrubszej. I później na drugim progu. I ostatni dźwięk jest najgrubsza, pusta. Ważne jest oczywiście tłumienie nadgarstkiem tutaj tego motywu. No bo bez tłumienia będzie dziwne. Myślę, że tutaj no, trochę to jest trudne, wiem, że to ciężko wytłumaczyć, wypadałoby taba zamieścić. Jednak wszystko, co dojdzie się własnymi siłami, lepiej się zapamiętuje, przynajmniej tak mi się wydaje, tak się mędrkuje. No, w każdym razie wszystko tu operujemy na najgrubszej strunie próg 2, 4, 5 i na piątej strunie też 2, 4, 5. Tylko, że robimy je po przekątnej. Uderzamy. Drugi na najgrubszej, 4, 5, 4, 2 na piątej. Później piąta na drugim, a z kolei najgrubsza 5, 4. Piąta na drugim, a najgrubsza 5, 4, 5. I znowu piąta na drugim. I 5, 4, 0. Druga na piąta struna na drugim progu. I najgrubsza 5, 4, 5, 0. 4, 5, 4, 0. To wszystko jasne jest. Jeżeli coś jest niejasne, to oczywiście w komentarzach koniecznie. Bardzo proszę wrażenie opinii. Jeżeli wszystko jest w porządku, to po prostu napisz elo, elo, elo 320. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że to wszystko było jasne i klarowne. Do zobaczenia next time.